można zachęcić mieszkańców do współtworzenia planów miejscowych we własnych gminach? Często mówi się, że mieszkańcy nie interesują się tym, co nie dotyczy ich własnych działek. A może po prostu nikt nie pyta zwykłych ludzi, w jakim otoczeniu chcą mieszkać? Program Fundacji Wspomagania Wsi Nasza Przestrzeń, Nasza Sprawa pokazuje, jak istotne jest zaangażowanie szerszej grupy mieszkańców. W projekcie uczestniczyły trzy gminy. Dobrcz pod Bydgoszczą, składająca się aż z 21 sołectw, posiadający ponad 10 tysięcy ludności, gmina Inowłódz, prawie trzy razy mniejsza, ale posiadająca w swoim składzie słynną Spałę, letnisko znane jeszcze w czasach carskich, oraz malowniczo położona 12-tysięczna gmina Wieprz koło Wadowic. Wbrew pozorom te trzy miejscowości mają dość typowe problemy, które występują w polskich gminach. Przepisy o gospodarce nieruchomościami i przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, one nie są spójne i powodują, że jeżeli ktoś ubiega się o warunki zabudowy, to praktycznie wójt nie ma podstawy prawnej do tego, żeby odmówić wydania warunków zabudowy. Te przepisy są tak rozwięzłe, że powodują, że idzie w każdą stronę zrobić takie odchylenia, takie interpretacje, które właśnie często te kolegia odwoławcze stosują i na końcu i tak wójt musi wydać warunki zabudowy, nawet w terenie, który nie jest przewidziany i nie jest zgodny ze studium zagospodarowania przestrzennego. Chcemy, żeby to jednak była zwarta zabudowa, ale ludzie szukają coraz bardziej spokoju i ciszy. I lubią się właśnie budować daleko pod lasem, lubią być z dala od, mieć ciszę, spokój. Tego poszukują i często nawet prywatne drogi tworzą i tak jak mówię, wymuszają na nas i nie tylko na nas, żeby ten plan zmieniać. Myśmy zmieniali chyba z 10 albo 15 razy sam plan zagospodarowania. Oczekiwania mieszkańców związane ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprowadzają się w głównej mierze do przeznaczania ich działek, ich własności pod zabudowę, głównie zabudowę mieszkaniową, co jest dosyć typowym zjawiskiem w przypadku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Skuteczność prowadzenia czy zarządzania gminą jest oceniana przez pryzmat tego, jak gmina spełnia oczekiwania mieszkańców. Wiele z tych problemów, które mają samorządy z planowaniem przestrzennym, można rozwiązać poprzez angażowanie mieszkańców w konsultacje planów miejscowych. No i należy to zrobić na jak najwcześniejszym etapie, czyli zanim powstanie projekt planu miejscowego. Dzięki temu ten dokument, który wypracujemy wspólnie z mieszkańcami, będzie zgodny z ich oczekiwaniami i też potrzebami. Z planu miejscowego możemy odczytać informacje o tym, co może powstać w naszym najbliższym otoczeniu. Mieszkańcy mają wpływ na powstanie tego dokumentu. Pozostaje jednak pytanie, jak to zrobić, żeby usłyszeć głos mieszkańca. Aby zachęcić do współdecydowania o przestrzeni, nie wystarczy, by informacje o możliwości składania wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego powiesić w gminnej gablocie. Trzeba dzwonić, chodzić od domu do domu. Urzędnik, osoba prowadząca konsultacje, powinna być przygotowana na to, że na pierwszym spotkaniu mieszkańcy mogą wyrzucić z siebie wszystkie swoje żale, mogą też pojawić się bardzo różne pomysły, które mogą być też bardzo trudne do realizacji. No, ta osoba prowadząca powinna mieć na uwadze to, że nie ma głupich pomysłów, a za tymi propozycjami kryją się też bardzo często niezaspokojone potrzeby mieszkańców. Na początku zawsze pojawia się postulat stworzenia miejsca do zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Później pojawiają się plac zabaw, świetlica, park. Strzelce Górne są jedną z wielu wsi leżących w gminie Dobrcz, która może się pochwalić dużą grupą zaangażowanych mieszkańców. Już kilka lat temu na gminnej działce sołtysowi i mieszkańcom udało się zbudować boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej i stół do tenisa stołowego.
te 4-5 lat temu tu były pola zarośnięte trawami. To boisko zostało przygotowane tak, że mogła powstać drużyna, która teraz obecnie gra tutaj w piłkę w B-klasie. W wyniku przeprowadzonych konsultacji i zebranych potrzeb mieszkańców na tym terenie powstaną również świetlica, miejsce do nauki jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu, które będą służyły większej grupie mieszkańców. Zacząłem to inaczej patrzeć na to wszystko. Zacząłem, myślę, że ktoś nam pomoże w tym kierunku, że nie sami będziemy. I ta fundacja faktycznie jakieś kierunki ją wskazała. Pomogła nam zrobić ten plan zespołu przestrzennego, zmobilizowała troszkę ludzi. Te spotkania nam faktycznie dużo dały, bo być może bez tego nie byłoby takiego pobudzenia wśród mieszkańców, nie byłoby możliwości zrealizowania tych rzeczy. A w tej chwili dzięki temu tej fundacji mamy już właściwie ten plan zespołu przestrzennego, mamy zgodę ministra, mamy także w tym kierunku, żeśmy już dużo rzeczy porobili. Już mamy jedną, jakby można powiedzieć, 1/4 części jest to zrobiona z tego tytułu. Aktywność zaczyna się od piłki nożnej, a kończy na tworzeniu przestrzeni wspólnej. W Wieprzu obok boisk przygotowywana jest przestrzeń nad rzeką Wieprzówką. Stoi tu już mała altanka. Ma tu stanąć amfiteatr. Wszyscy ciągną do rzeki, chcą gdzieś odpocząć, chcą odpocząć po prostu, żeby było trochę wody, las, żeby był, i wszyscy chcą się spotykać no tutaj właśnie, na tym boisku sportowym, na tym naszym orliku, i żeby było przyjemnie, wesoło, dlatego bardzo by było fajnie, gdyby ten nasz amfiteatr powstał. Wówczas jedno z drugim by się połączyło. W toku dyskusji w konkretnych sołectwach o miejscu wspólnym okazuje się, że jest ich cała lista. To jest teren za cmentarzem. I jest tego ponad hektar. Jestem w użytkowaniu tego pola rolnego. Jeszcze fragment działki to będzie w okolicach, też tam, gdzie jest to zaplecze dworskie, tak jak żeśmy mówiły, z tym parkiem, tylko to się znajduje po prawej stronie, a cały ten kompleks jest po lewej stronie. Kiedyś tam był zabytkowy spichlerz. Myślę, że sercem jakby tutaj jest, tak jak powiedzieliśmy, centrum, no przy czym ono jest tutaj dość zagospodarowane, więc nie wiem, czy innym osobom nie zależałoby bardziej na jakichś rozwiązaniach dotyczących jednak tego tak zwanego boiska. Po ostrej selekcji w przypadku wsi Gierałtowice okazało się, że po dłuższej dyskusji jedynym miejscem wspólnym pozostaje plac przed Wiejskim Domem Kultury koło kościoła. Problemy urbanistyczne gminy Wieprz są typowe dla gmin wiejskich. Zostało parę terenów, które stanowią własność komunalną, własność całej gminy. One są nierówno rozłożone po poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy nie do końca wiedzą, gdzie one są. Jeżeli rozpoczynamy spotkanie, to sygnalizują, że takich terenów w ogóle nie ma. I tak naprawdę nie można wskazać takiego obszaru, w którym mogliby się spotkać, mogliby robić coś wspólnie. Potem, gdy rozmawiamy już o szczegółach, to wskazują pojedyncze działki, które są zaniedbane, położone w miejscach na przykład bez dostępu komunikacyjnego, czy zagospodarowane w taki sposób, który im nie odpowiada. To nie jest sytuacja wyjątkowa, na pewno. My chcieliśmy rozpocząć rozmowę od czegoś bardziej elementarnego, czyli od wspólnego użytkowania przestrzeni. Najpierw zastanowić się nad tym, dlaczego w sołectwach poszczególnych Wieprza nie ma przestrzeni typu place zabaw, boiska, z których mogliby wspólnie ludzie korzystać. I sami mieszkańcy w trakcie dyskusji warsztatowej sygnalizowali, że to jest bardzo istotny problem w gminie. W konsultacjach w Przybradzu wzięli udział przedstawiciele dwóch grup wiekowych. Osoby w średnim wieku i młodzież. Obie grupy mówiły o potrzebie posiadania miejsca wspólnego, które chcieliby urządzić w parku podworskim. Następnie spisali pomysły na urządzanie parku i przystąpili do sporządzenia wniosku do planu. Gmina Inowłódz ma sporo ciekawej przestrzeni, z której wszyscy mogą korzystać i ciągle jej przybywa.
Dla nas w tym momencie w Spale najważniejsze jest zagospodarowanie tego placu tu nad stawem, nad rzeką Gaci. Jest to piękny teren, ale niestety przez ostatnie lata zaniedbane. Odbywają się tu wielkie imprezy jak Jarmark Spalski, jak Dożynki Prezydenckie, Hubertus Ogólnopolski. I najważniejszym w tym momencie dla nas sprawą jest to, aby pięknie zagospodarować ten plac. Ma powstać amfiteatr, mają powstać alejki i specjalne takie stanowiska wystawiennicze, które nie będą takimi zwykłymi straganami, ale pięknie się będą prezentowały. Ma powstać troszeczkę większy plac zabaw, planujemy może jakieś boisko do siatkówki, coś takiego, z czego mogłaby korzystać młodzież. Ważnym dla nas jest też stworzenie takiego miejsca, gdzie mogłaby się spotkać nasza lokalna społeczność, ponieważ no, takiego miejsca stałego w Spale nie ma. A od strony drogi będzie japoński ogród, tak to się nazywa, czyli fajna, oryginalna roślinność, nawiązująca zresztą do tego, co było w latach świetności Spały, ale mówię tu w tym momencie o tych latach przedwojennych. Jako miejscowość wypoczynkowa mamy taki syndrom Wczasowicza, czyli wszyscy troszeczkę czekają, aż ktoś coś za nich zrobi, ale mam nadzieję, że to się uda naprawić. Wspólnie z fundacją próbujemy to zmieniać, próbujemy mówić na czym, co ten plan daje, na czym to wszystko polega, że ludzie jednak mają wpływ na to, co w tej przestrzeni publicznej będzie się działo. Chciałbym, żeby tą ulicę wyłączyli całkowicie z ruchu. I by było dobrze, ponieważ byśmy mogli chodzić normalnie tutaj i byśmy się nie bali, że z jednej strony jedzie samochód. Podoba mi się park, mi się podoba bardzo, bo tam jest takie drzewo, ja lubię na nie bardzo wchodzić. I podoba mi się też dzika plaża, bo tam czasami można sobie pomoczyć nogi, jak się siedzi na takim molo, można powiedzieć malutkim. Bardzo fajnie, że pojawiła się inicjatywa Fundacji Wspomagania Wsi, która zaproponowała nam spotkania, gdzie mieszkańcy mogli dyskutować, nanosić projekty i rozmawiać o swoich potrzebach, czyli to, co każdy z nas zgłaszał, swoje pomysły, tak? Czego nam brakuje we wsi. Był jeden pomysł, bardzo taki, można powiedzieć, abstrakcyjny na dzień dzisiejszy, to był typu basen. Gdzie, znaczy jest to jakiś na pewno pomysł, ograniczeni byliśmy przestrzenią, także on jakby odpadł. Siedząc tutaj w tym budynku padł pomysł, o słuchajcie, a tu jest taki park. Okazało się, że jest 7 pomników przyrody, no i pomysł dalej został ciągnięty. Głównie mówię, więc to jest zasługa pana Jana Nieznawskiego, naszego sołtysa. Powiem szczerze, że moje dzieci od września chodzą do tej szkoły i dotychczas nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest taki park i po takim spotkaniu wzięliśmy ich na rowery, się wybraliśmy i rzeczywiście bardzo ciekawe miejsce, ale bardzo dużo do zrobienia. Może to tylko marzenie, ale może uda się nam wychować pokolenie ludzi bardzo zaangażowanych w tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego? Przestanie to być jedynie domena zapaleńców. W końcu nasza przestrzeń to nasza sprawa. Udało się wypracować pewne narzędzia, które mogą być wykorzystane przez inne samorządy, które będą prowadziły podobne procesy konsultacji u siebie. No i dzięki temu inne społeczności lokalne też będą mogły zabierać głos w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia.